Skoro nawet cię nie słucham, to po co otwierasz p***? Ale moi drodzy, dalej jestem zakrwawiony w łóżku, pobity, w sensie pobity, bardziej przejechany. I Milki to jest pielęgniarka, która na razie się troszczy o mnie i tutaj sobie leży. I przyniosła w ogóle wózek inwalidzki, nie wiem skąd go wytrzasnęła, ale jest wózek inwalidzki. I ogólnie mogę sobie nim jeździć, także ja sobie wsiądę na niego tak na spokojnie. Bo inaczej poruszać się nie mogę, widzę, nie wiem co jest z moją ręką i nogą, ale w ogóle jej nie czuję, tak jakbym jej nie miał. Ale dobrze, no poruszam się na wózku, jest w sumie w porządku, jak na mini samochodzik. Widzę, łapkujcie, subskrybujcie kanał na dole. Dajmy na to, że 5000 łapek, będzie nowy odcinek. I przede wszystkim wpadajcie na Palion Style oraz zakup. Kupujcie płytę, bo nowa piosenka będzie już 26 września, będzie trailer i 6 października będzie nowa nuta, także każdy z was musi wpaść, dawajcie znać, czy będziecie. A ja, widzowie, zjeżdżam do Milki i chcę się dowiedzieć, kto będzie moim lekarzem, tak? Bo ja na razie jestem zakrwawiony, pielęgniarka to nie lekarz. A, muszę wstać, żeby otworzyć sobie drzwi. Nie mogę, o nie, mogę wyjść? O, dobra, otwieram sobie drzwi, zjeżdżamy, zmieszczę się, świetnie. Po szpitalu się poruszam tylko i wyłącznie, widzę, wózkiem inwalidzkim. Co najgorsze, te schody są tak zaprojektowane, że no łatwo się zabić, nie? Wystarczy, że zjadę tu i mnie już nie ma i zginę, także ja na spokojnie sobie tu zjadę. Tędy tutaj pięknie, o, żyję, elegancko. O, dzień dobry. O, witam, dziękuję, widzę, bardzo, że już lepiej chyba czujesz, dziękuję co? Bardzo za ten wózeczek, w sensie no... Wyglądasz, nie jest jeszcze, dobrze. Nie jest dobrze, tylko ja chcę się dowiedzieć, kto będzie moim lekarzem. Ja nie wiem, jak się to powiedzieć. No słuchaj, na pewno będziesz w miarę w dobrych rękach, okej? Okay? Dobre ręce, to znaczy, że... Nie stresuj się, po prostu nie stresuj. Ale ty wiesz, kto będzie lekarzem, już nie chcesz powiedzieć? Nie no, bo... Wiesz co, sprawdzę w systemie, daj mi chwilę. Ja się boję, nie. Błagam tylko, żeby to nie był pan Dariusz. Jakby ci to powiedzieć. No czemu się zaśmiałaś? No, o, przepraszam. Poznaj twojego lekarza. Ale spokojnie. Dziękuję bardzo serdecznie, Emilio, za pomoc z pacjentem. Pana propuścimy do sali, ponieważ musimy przeprowadzić niezbędne badania i zdiagnozować, co tu się panu stało. Zapraszam na górę. Witam pana lekarza. Dlaczego? Zapraszam na górę. Dobrze. Czemu pan Darek jest... Od kiedy pan jest lekarzem? Nie rozmawiamy na ten temat. Panie Darku, czy mam coś przynieść tutaj? Nie, proszę nas zostawić samych, ja sobie poradzę z pacjentem. Dobrze, ja jadę, spokojnie, nie musi mnie pan prowadzić, sobie dam radę. Tak, spokojnie. O, nie mogę tu, o, jestem, dobra. Ja tu tylko zamknę drzwi. Nie co mam... Co ty sobie myślałeś? Co ty sobie myślałeś w ogóle? Na łóżko. Na łóżko, no wyłaź z tego, na łóżko. To panie Darku. Poważny człowieku. Dobra, czemu pan się mnie pyta, co mnie boli? Co? Dobra, no widzę, że to cię boli, wiesz, masz nogę złamaną i rękę. Nogę i rękę? Jak ty tak szybko zdiagnozowałeś? Czekaj. No przecież widać, jak nic kości wystaje tutaj udowa, no to człowieku. Nie patrzę, to jest ohydne. Dobra, czekaj, tylko wezmę tylko gips. Będziesz miał w ogóle gips założony, nie będziesz mógł chodzić. Miał gips? Tak, tylko muszę wziąć. Dobra, czekaj, biorę gips z ręki. Dobra, zakładamy. Może trochę boleć, ale spokojnie. Dobra, no. Boli bardziej zdejmowanie. Dobra. Już w porządku? Tak. O, już prawie. Już nawet krwi nie widzę. Jest chyba w porządku. No widzisz, no całe szczęście. O, gips! Na lewa ręka i prawa noga jest złamana? Tak. Muszę na wózek. Słuchaj, no powiem ci tak, że ktoś cię musiał nieźle pierdyknąć, nie? Bo właśnie ktoś mi przyjechał. No właśnie, no to jest już taka sytuacja, którą no ciężko mi określić. No ja jestem tylko lekarzem, ja tutaj jestem od tego, żeby cię po prostu tutaj, że tak powiem, niestety wyleczyć. Tak, panie Darku, ale najechałeś na mnie, a ja ledwo żyję. Czemu się pan nie zapytał od razu, czy wszystko w porządku? Przecież to nie byłem ja, no co ty zamyślisz, że to ja byłem? No, przed chwilą pan tak... Czemu mnie oskarżasz? Najeżdżał tak pan mocno, ogresywnie. Człowieku, masz jakieś dowody? Masz jakieś nagrania? Póki nic nie jest udowodnione, to nic. Dobrze, panie pielęgniarko! Pomocy! Nie krzycz. Zamknij się. Jeśli komuś powiesz, pisniesz słówko, że to byłem ja, to jutro, słuchaj, mój drogi... Gdzie pani pielęgniarka? Odłóż tą broń. Możesz się pożegnać, słuchaj, ze wszystkim. No, mam nadzieję, że dobrze czujesz, tak? Jest wszystko w porządku, tak? To co były za krzyki?
Wiesz co, bo zakładałem gips pacjentowi, i trochę go bolało. Wszystko jest w porządku tutaj, wszystko widać. W porządku, tak? Tak, wiesz co, ja muszę iść napić się o kawy. Mhm, okej. Okay. Co tu się... Co to było? Co tu się stało? Co to było? Czemu krzyczałeś? Nie wiem, czy ja mogę mówić, nie wiem, czy tu nie ma podsłuchu jakiegoś włożonego. Tutaj jest źle, tu się dzieje złe rzeczy. Muszę pogadać. Co ty mówisz? Czy ja mogę wyjechać na chwilę z tego szpitala, czy muszę tu siedzieć? Mogę ci wypizdać na chwilę, no chodź. Na sekundę, czekaj, ja wrócę, bo i tak nie czuję się najlepiej. Co to było? A tu jest schodek, dobra. Nasza, oszalałeś! Yeti! Dzień dobry, od Jezus, jak ty wyglądasz? No Yeti, nie jest kolorowo, chodź szybko. Chodź na dół, chodź na dół. Dostaję wypis od lekarza, poczekaj. Dave, mechanik! Boże święty, co to się stanęło? Zaraz wszystko odpowiem, ale musimy iść w ustronne miejsce, błagam, szybko wypis. Jaki wózek? Moment, już szybko wypis, pa, jazda! Jakie fajne, daj się przejechać. Czekaj, zaraz się, no nie, proszę dobra, bardzo. Na sekundę ci mogę możesz dać. Możesz iść. Ale nie umiem chodzić. Jakie fajne! No dobra, sorry, masz. Dobra, wypis, proszę, dobra, wypisz na świetnie, chwilę. Świetnie, dobra, wiedziło. Dobra, zaraz wrócę. Ale Dave, proszę za nim, weźcie się. Spokojnie, my jesteśmy z FBI. Dawaj na jakąś rampę, Palion. Dawaj na rampę, no. Na zobaczymy. Oszaleliście, dawaj. Chyba. To wyskoczy dalej z wózka. Przestańcie sieć głupie pomysły. Teraz tak, gdzie jest hejter? Nie wiem. Nie ma hejtera. Nie ma go? Nie przyszedł mnie odwiedzić do szpitala, kolega? Nie widzę go. Nie ma. Ale czemu ty w ogóle masz nogę w gipsie i rękę? Dobra, chodźcie szybko, ja wam wszystko powiem. Ale to jest gips, a nie jakiś, nie wiem. Miki, zostań, ja tam ten, zaraz dobra, tam. Dobra, no, ale ostrożnie, Dave, opiekuj się nim. Spokojnie. Dave, czy masz jakieś tajne bazy, coś tajnego? Tajną bazę? O niczym nikt nie wie. Chodźcie do mojego garażu, kurde. Tam zawsze jest trochę wolnego miejsca. W garażu? Nie mogę, no dobra. Albo nie, czekaj, nie do garażu, bo to jest zbyt oczywiste, czekaj. Czekaj, trzeba coś wykminić. Oj, mam pomysł, dobra, chodźcie za mną. Fajna rzecz, to musi być. Jest jedno miejsce, które jest nieodwiedzane, szczególnie we wrześniu. A ty zasuwasz szybko tym wózkiem, dawajcie do szkoły. Szkoła, dobra, no nikt jadę. Nikt tam nie pójdzie, nie ma szans, że ktoś tu przyjdzie. Ale się jedzie, to jest lepsze niż chodząc. Ale nie dawajcie chcę tak do życia. Dobra, zamknijmy drzwi. A nie kiedyś to było. Nie mogę zamykać nawet drzwi. Nie ma mojej głowy. Dobra, dobrze. Dam to za siebie. Panowie, co się stało? Zostałem potrącony, w sensie Yeti wie. Wow. Ja ci opowiem, to był ja tak. Nie wiedziałem. Był wyścig. Wygrałem z tatą hejtera. Był kolejny wyścig u Yetiego. Wygrałem z tatą hejtera, wkurzył się, przyszedł, groził mi, powiedział, że chce kolejny wyścig. Był kolejny wyścig, wygrałem i co Yeti mówił na torze wyścigowym? No, że ten, że nie możesz tak robić, jak jest Milki obok i że masz przewalone. Co? No serio, tak agresywnie. Tak, bo oni walczyli o Milki. I wiesz, idę sobie do domu po tym wyścigu i nie mam pojęcia, ale ktoś mnie potrącił i to tak mocno, złamał mi rękę i nogę. Nie widziałeś? Nie, ja od pleców mi ktoś zajechał. A jakie auto? Aha, od pleców, i kurde. Pamiętam tylko, że była noc. I się obudziłeś w szpitalu. Pamiętam tylko, że była noc i obudziłem się w szpitalu, no i... Kurde, a monitoring, ej! No nie wiem, czy nie mamy przecież kamer żadnych. Kurde, faktycznie. I problem jest taki, że... Milki jest moją pielęgniarką i wy raczej tego nie zrobiliście, ale przychodzi... Cicho! Panie Palionie, zapraszam z powrotem do szpitala. Panie lekarzu, potrzebujemy jeszcze chwili. Panowie, ja nie, koniec wizyty jest nie, w tym momencie. Nie, chwilkę musimy porozmawiać. To nie jest wizyta, tylko lekcja w szkole. Ministerstwo tak zarządziło. Koledzy mi chcą się na gipsie podpisać. No właśnie. O. Tutaj, na nodze dwie minuty, i na ręce. Dwie minuty. Dobra, nawet trzy. To chwilę zajmie, bo jakieś obrazki chcą porobić i takie rzeczy. Jezu, za dwie minuty jestem, panie Palionie. Pamięta pan naszą umowę. Idź stąd. I o co chodzi? On jest nienormalny. Się zmieniał jakiegoś, nie wiem, teraz tak. Czemu on się tak zachowuje, ty? On został moim lekarzem, zdiagnozował od razu, nawet mnie nie dotykając, zdiagnozował, że mam lewą rękę połamaną i prawą nogę, od razu powiedział, założył mi gips i celował mi w głowę i powiedział, że mam nikomu o tym nie mówić i że mnie zabije, albo cokolwiek, on jest jakiś nienormalny. Mi się wydaje, że to on był. Dobra, wydaje mi się, że trzeba cię przenieść do prywatnej kliniki.
Nie możemy korzystać z funduszu publicznego, tam gdzie on pracuje. Jak on się dowie, że ja wam powiedziałem, to mnie zabije. Ale nie, słuchaj, przecież Bzyku jesteś lekarzem. Może do niego. Idzie, dobra. Zagadajmy do Bzyka. Idźcie potem, patrzcie przez okno w szpitalu, jak będzie do mnie mówił. Dobra. Już koniec, tak? Marker się wypisał niestety i nie działa. Dobrze, to panie, proszę się przyspieszyć. Jedziemy do szpitala, jadę już do szpitala na spokojnie. No, całe szczęście. Panie Darku, ale nie zrobił pan nic. Ale dlaczego ja muszę coś zrobić? Jestem tylko twoim lekarzem przecież. Ja tutaj dbam o twoje zdrowie. Pan Darek zapomniał, że co pan mówił? O co tu chodzi? Ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. No palion, przecież ja tutaj jestem najlepszym lekarzem. Ja tu już ci nawet obiad przygotowałem, zaraz będziesz jadł. Oddaję wypis. Dzień dobry, pani Mirki. Przepraszam, panie, tylko jedno słowo powiem, panie, pani. Tak? Tak, wszystko z pacjentem jest w porządku. Bardzo dziękuję za dopilnowanie i za przekazywanie informacji. SOS! Radzaj. Spokojnie, panie Palionie, zaraz tutaj dostanie pan od nas obiadek. Bardzo dobry, świeżutki. Dobra. Ja nie będę nic jadł od ciebie, bo to pewnie jest jakaś... Nie, proszę, zapraszam. To pewnie jest jakaś trucizna. Dawaj. Dobra, co ty sobie wyobrażasz, człowieku? Ty jesteś niepoważny. Myślisz, że co, że jestem głuchy? Wysprzęgliłeś się, czy nie wysprzęgliłeś? Krótka piła. Nie. Powiedziałeś im? Nic nie powiedziałem. Za mało, chcesz mieć jeszcze prawą rękę złamaną? Nic nie powiedziałem. Schowaj tą broń. Dobra. Nie celuj we mnie, błagam. Jeszcze jedna taka akcja. Ja mam przyjaciół i rodzinę. Dobra, ja coś mam dla ciebie. Co ty chcesz mi zrobić? Darek, co z tobą nie tak? Twój obiad, smacznego. Dobra. Masz to na moich oczach zjeść. Co to są za tortury? Zjedz to. Jem. Obrzydliwe, muszę się położyć. No, to jest najbardziej świeże, co dzisiaj dla ciebie przygotowałem. Jutro, jak do ciebie przyjdę i się dowiem od kogokolwiek, że komuś coś powiedziałeś. Nie, nic nie mówiłem, wszystko jest w porządku. Co ty będziesz każdego przesłuchiwał teraz? To może ciebie niech przesłuchują, co ty mi zrobiłeś? Ale co? A ja nic nie zrobiłem, człowieku, no nie ma dowodów, to nie ma sprawy, no co no? Nie ma dowoda, no to sobie ci mogę powiedzieć. Dobra, zostaw mnie. No, także jak coś, to pamiętaj, drydaj do mnie, ja zawsze ci oczywiście pomogę. No. Do widzenia. Widzieliście to? Co jest? Co to było, stary? Chodźcie tu. On jest szalony. Czekajcie, jak ci to? O nie, zniszczyłem se wózek! Ale będzie przypał. A mam go, dobra. Dobra, dawaj. O, panowie. Co to w ogóle było? Nie jest jakiś nienormalny, stary. Celował mi w łeb. Nie. Słuchaj, trzeba szybko przenieść do innego szpitala, stary. Budujemy szybko nowy szpital. Nie możemy, bo on się dowie wtedy, to będzie pierwszy prywatna znak. Klinika, rozumiesz? Prywatna klinika. On będzie powstać. On będzie was przesłuchiwał. Co będzie przesłuchiwać, stary, jak na nas nic nie znajdzie? Ja jestem grzecznym mechanikiem, a nie wiem. No dobra, ale jak przeniesiecie mnie do jakiejś kliniki... jak przeniesiecie mnie do kliniki, to będzie wiadomo, że coś jest nie tak. Ale powiesz, że tutaj po prostu leczenie trwa za długo i chcesz iść tam. Git. Ale nie mamy tu żadnej kliniki. Powstanie w moim garażu. Blok ekipa się włączyła. Dobra, nie wiem. Na luzie. Co jak zginę? Piętro. Ja zginę, panowie, ja już mam rękę w gipsie, jeszcze głowę będę miał w gipsie. No to dlatego trzeba ciebie ochronić, nie? No nie możesz tutaj być. On tu wchodzi. Wychodźcie. Mam lepszy plan, cicho, no i tak jak mówiłem, trzeba tutaj jeszcze wymienić te płyny. Żarówki wymienić lepiej, żarówki, tak, bo... Tak, i chwila. Co ty tu robisz? Ja jestem mechanikiem dozorcą też i konserwatorem powierzchni płaskich, okej? Okay? Nie wcinaj mi się w robotę, tak? Ale kafelki w tym są momencie... w tragicznym stanie. Nie dbasz o ten posterunek, znaczy obiekt, jako tutaj właściciel czy tam lekarz, więc... Ale prawda, przepraszam bardzo. Sanepid. Nie, wezwałem Dave'a tylko, żeby naprawił, bo żarówka latarenka szwankowała. A czemu szyba jest wybita? Sanepid. No bo właśnie tak macie! To chyba nie jest zdrowe dla pacjenta chyba, to pytanie, czemu szyba jest wybita? Halo, proszę stąd w ogóle wyjść. No przecież to jest pacjent, on jest cały zestresowany, a pan sanepid, zresuje ci mnie, ja idę spać. Ja rozumiem sanepid. Słuchajcie, ale jeden, ja proszę od drugiego. Spokój! Właśnie, Palion, ty idź do łóżka, na łóżko idź spać. Zrób to, ja powiem tak.
On od kilku następnych dni idzie do prywatnej kliniki. Nie będzie się tu leczył, bo tu nie ma warunków. Zamykamy tą placówkę. Powiedziałeś mu coś? Nie, nie powiedziałem mu nic, nie wiem o co mu chodzi. To jak on się tu dostał? Wiesz, widzę, że tam tylko do 13. Przyszedł i Milki powiedziała, żeby wymienił latarenkę i wymienił i niechcący wybił okno i nie chce się przyznać. I niech zapłaci zielonym po prostu i będzie git. Dobra, słuchaj, zielony. Pamiętaj, jaka jest nasza umowa. Tak, nic nie powiem nikomu, gęba na kłódkę. No i super, że się rozumiemy. A ja dla ciebie oczywiście mam kolejny prezent. Dziś za dobre sprawowanie ciasteczko. Żartowałem, oddaj mi to! To mnie było zatrute, i tak bym go nie zjadł. Dobra, parówok ty. Wiesz mi kobietę odbijał. Dobra, odejdź. Żałosny jesteś. Widzowie, ja się coraz bardziej go boję. On nie był nigdy tak agresywny. Co ja mam zrobić? Ta prywatna klinika czy zadziała? Dave musi coś podziałać.